Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Suwałk jej członkowie najprawdopodobniej wydadzą stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej na terenie miasta, która jest sercem tak zwanego przesmyku suwalskiego. To wręcz apel do polskiego rządu o wsparcie, bo poza wyśrubowanymi wymaganiami inwestycyjnymi zła sława lokalizacji odstrasza inwestorów. Kryzys gospodarczy wywołany wojną na Ukrainie oraz niekorzystne zmiany w zasadach wspierania nowych inwestycji obowiązujące od 2018 roku negatywnie rzutują na atrakcyjność inwestycyjną Suwałk. Taka diagnoza wynika z projektu stanowiska Rady Miejskiej Miasta. Nowe przepisy regulujące zasady wspierania nowych inwestycji w ocenie autorów projektu sprawiły, że w okresie od 2018 do 2023 roku Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał w podstrefie Suwałki tylko 6 decyzji o wsparciu, które trafiły do rąk trójki reinwestujących przedsiębiorców. Efektem było utworzenie zaledwie 17 miejsc pracy. Jednocześnie tylko w 2022 roku ubyło w podstrefie aż 112 pracowników. Ustalone w przepisach prawa progi inwestycyjne w postaci kryteriów ilościowych uprawniających do ulg podatkowych dla Suwałk są najwyższe w całym regionie Polski północno-wschodniej i nawet wyższe niż w stolicy regionu Białymstoku, czytamy w dokumencie. Kolejnym elementem negatywnie rzutującym na sytuację gospodarczą stolicy Suwalszczyzny ma być jej położenie geopolityczne. Zdaniem autora projektu wojna na Ukrainie, zamknięcie granic z Białorusią i obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, skutkujące brakiem wymiany handlowej, a także nagłośnienie przez światowe i europejskie media zagrożeń występujących w tzw. przesmyku suwalskim, jeszcze pogłębiły negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze w mieście. Odczuć się również dało znacząco mniejsze zainteresowanie turystyką w tym regionie. W dalszej części projektu czytamy, że o ile samorząd suwalski docenia szczególną troskę rządu o poprawę bezpieczeństwa na terenie suwalskiego przesmyku, o tyle zauważa też, że takie działania po prostu budzą negatywne skojarzenia u potencjalnych inwestorów. Za bardzo pożądane w ocenie autorów projektu byłoby wprowadzenie przez rząd specjalnych rozwiązań zachęcających do inwestowania w przesmyku suwalskim. Debatę nad tym apelem zaplanowano na najbliższą środę.